Witajcie w kolejnym filmie na kanale Ciekawostki Historyczne. Autorem scenariusza jest Michał Piorun, a czyta dla Was Szymon z kanału Historyczny Top. Zaczynajmy! Walki z tubylcami i przedzieranie się przez dżunglę, a w nagrodę bogactwo i sława. Tak wyobrażamy sobie karierę konkwistadora. Ale jak było naprawdę? Podbój nowego świata to proces, który trwał całe stulecia i miał różną intensywność w różnych momentach oraz miejscach. Można jednak przyjąć, że do końca XVI wieku zasadnicza część hiszpańskiego imperium w Ameryce została spacyfikowana. Jak od strony organizacyjnej przebiegała hiszpańska konkwista? Było to swego rodzaju partnerstwo publiczno-prywatne. Ambitny organizator wypraw starał się zawrzeć umowę z koroną na podbój terytoriów w Nowym Świecie. Najczęściej określano je dość mgliście, ponieważ konkwistadorzy na ogół byli jednocześnie odkrywcami. W razie sukcesu przywódca mógł liczyć na zaszczyty, władzę w imieniu króla nad podbitymi ziemiami oraz na łupy. Zwykli żołnierze z kolei mogli spodziewać się nadania enkomiendy, czyli majątku ziemskiego wraz z przypisanymi do niego Indianami. Z punktu widzenia hiszpańskich królów był to złoty interes. Nie musieli niczego ryzykować, ponieważ organizator wyprawy pokrywał koszty z własnej kieszeni, a w razie powodzenia ekspedycji Hiszpanii przybywały nowe prowincje w Ameryce, a do skarbca trafiało 20% łupów. Tyle teorii. A jak to wyglądało w praktyce? Zacząć należałoby od najbardziej znanych postaci związanych z podbojem Ameryki, Francisco Pizarro i jego braci. Wywalczyli dla hiszpańskiej korony nieprzebrane skarby i ogromne terytoria. Bili się dzielnie, wspinali na andyjskie wyżyny, cierpieli głód i niewygody. Tak to wygląda z perspektywy hiszpańskiej. Czy ich wysiłek się opłacił? Juan Pizarro zginął w 1536 roku, jeszcze w trakcie konkwisty. Podczas oblężenia Cusco został trafiony kamieniem wyrzuconym z procy. Francisco Pizarro doczekał się nadania tytułu markiza i gubernatora Nowej Kastylii, obejmującej mniej więcej terytorium Peru. Zaszczytami i władzą nie nacieszył się jednak długo. W 1541 roku został zamordowany przez spiskowców. Gonzalo Pizarro po śmierci brata był w Peru darzony ogromnym szacunkiem, jednak bunt przeciw królowi przesądził o jego losie. Został ścięty w 1548 roku. Wreszcie Hernando Pizarro wyjechał do Hiszpanii jeszcze w trakcie podboju, by przedstawiać relacje z konkwisty. W Europie został uwięziony za zabicie wspólnika, Diego de Almagro. Na wolność wyszedł dopiero w 1561 roku. Zmarł z przyczyn naturalnych w 1578. Hernán Cortés również zdobył dla Hiszpanii ogromne bogactwa i liczne prowincje. W nagrodę dostał tytuł markiza Doliny Oaxaca, związany z prestiżem, wpływami i licznymi posiadłościami ziemskimi. Było to jednak zdecydowanie mniej, niż oczekiwał, ponieważ nie otrzymał żadnej władzy nad podbitymi ziemiami. Choć podejmował jeszcze próby eksploracji wybrzeża Pacyfiku, to jednak nie odniósł sukcesów choćby zbliżonych do podboju Meksyku. Zmarł w Hiszpanii z przyczyn naturalnych w 1547 roku. Jak widać, nawet konkwistadorzy mający najwięcej szczęścia, przynajmniej w kwestiach militarnych, raczej nie skorzystali na swoich triumfach. A przecież konkwista Meksyku oraz Peru to przykłady oszałamiających sukcesów, które przez całe stulecia budziły podziw w Europie. Wielu było takich, którzy zaryzykowali wszystko i nie osiągnęli nic, lub zginęli we walce albo z wyczerpania i chorób. Przykłady? Pedro de Valdivia podbił znaczną część Chile i założył tam szereg miast, z których część istnieje do dzisiaj. Podczas jednej z bitew został wzięty do niewoli przez wojowników ludu Mapuche. Wedle niektórych relacji oprawcy wlali mu do gardła roztopione złoto, mówiąc, że skoro tak lubi ten metal, to teraz będzie mógł się nim nacieszyć. Z kolei Hernando de Soto odznaczył się w trakcie podboju Peru, jednak jego ambicje sięgały znacznie dalej. Zorganizował wyprawę,
która przez lata eksplorowała tereny współcześnie stanowiące południowy wschód USA. Nie udało mu się znaleźć spodziewanych bogactw, żołnierze cierpieli z powodu głodu, a wielu zginęło w potyczkach z miejscowymi plemionami. Sam De Soto zmarł w 1542 roku, a mniej niż połowa uczestników wyprawy zdołała powrócić do Meksyku, nie osiągnąwszy zupełnie niczego. Wszystkie przytoczone tu historie dotyczą jednak dowódców, pochodzących zwykle z niższej szlachty, hidalgos. Ale jak wyglądało życie zwykłego żołnierza? Na ogół źle. O ile kierujący wyprawą mogli liczyć na lepsze wyżywienie, uzbrojenie i jakieś wsparcie w trakcie bitwy, to przeciętny konkwistador nie miał już tak dobrze. Jeśli nie udało się pozyskać wsparcia od lokalnych plemion, cierpiał głód. Zaopatrzenie w żywność było problemem, z którym zmagały się wszystkie wyprawy. Liczące po kilkaset osób grupy nie były w stanie zabrać ze sobą wystarczających zapasów. Dlatego konkwistadorzy szybko musieli uciekać się do rabunku lub negocjacji. Alternatywa była mało zachęcająca. W relacjach z wyprawy Francisco de Orellany, który jako pierwszy dokonał spływu Amazonką, można znaleźć informacje o zjadaniu skórzanych części ubrań. Ogromne niebezpieczeństwo stanowiły też potyczki, a nieraz wręcz regularne bitwy z tubylcami. W trakcie podboju Meksyku, podczas tak zwanej smutnej nocy, kiedy Aztekowie zmusili armię Cortesa do ucieczki z Tenochtitlan, poległo nawet 800 żołnierzy. Stanowiło to ponad 2/3 uczestników wyprawy. Wielu utonęło podczas przeprawy przez groble, ponieważ zabrali ze sobą zbyt wiele złota. A i tak śmierć na polu bitwy była dla żołnierzy lepszym losem niż dostanie się do niewoli. W trakcie oblężenia Tenochtitlan, Aztekowie pod koniec czerwca 1521 roku zdołali pojmać grupę 50-60 Hiszpanów. W ciągu kolejnych dni wszyscy zostali złożeni w ofierze. Zgodnie z lokalnym zwyczajem wyrywano im serca. Ich towarzysze mogli z dołu piramid obserwować ten mrożący krew w żyłach spektakl. Śmierć we walce i z głodu to oczywiście tylko niektóre z niebezpieczeństw. Ameryka Południowa i Środkowa to miejsca, w których warunki naturalne bywają naprawdę ekstremalne. Hiszpańskim zdobywcom groziła więc również, na przykład w Andach, choroba wysokościowa i wychłodzenie. Na pustyni Atacama odwodnienie, dzikie zwierzęta w dżungli czy utonięcie w licznych rzekach bez mostów. Nieliczni, którzy przetrwali wszystkie trudy i znaleźli złoto, mogli liczyć, że ich wysiłek się opłaci. Jeśli zdecydowali się wrócić do Hiszpanii, mogli kupić majątek ziemski i żyć dostatnio do końca swojego życia. Jeśli pozostali w Ameryce, mieli spore szanse na awans społeczny. Większość otrzymywała enkomiendy, co automatycznie oznaczało stanie się częścią lokalnej elity. W związku z niewielką liczbą Hiszpanów w koloniach, byli konkwistadorzy często zostawali członkami rad miejskich lub piastowali inne urzędy. Dla ludzi pochodzących na ogół z plebsu, rzemieślników, drobnych kupców, marynarzy, najczęściej niepiśmiennych, była to naprawdę kwintesencja życiowego sukcesu. Tyle tylko, że tych, którym się udało, było naprawdę niewielu. Większość zginęła po drodze, zabita w niezliczonych potyczkach, zmarła z głodu lub wyczerpania. Bycie konkwistadorem to dla ówczesnych Europejczyków był na pewno interesujący zawód, ale bardzo, bardzo ryzykowny. Mimo to, przykłady oszałamiających sukcesów inspirowały kolejnych śmiałków, którzy nie wahali się podjąć ryzyka w nadziei na odmianę swojego losu. W tym materiale to wszystko. Autorem scenariusza był Michał Piorun, a czytał dla Was Szymon z kanału Historyczny Top. Jeżeli interesuje Was temat kolonializmu, podboju Ameryk, koniecznie odwiedźcie stronę ciekawostkihistoryczne.pl, gdyż znajduje się tam wiele artykułów na ten temat, nie tylko z perspektywy europejskiej, ale także z perspektywy rdzennych mieszkańców kontynentu. Dzięki za uwagę, do usłyszenia niebawem.